Do tragicznego zdarzenia doszło w Bolesławcu w poniedziałek 28 listopada 2016 roku. Otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu mieszkanki Bolesławca. Kiedy policjanci rozpoczęli czynności w kierunku ustalenia miejsca pobytu tej kobiety, trafili do garażu, który ona użytkowała, gdzie parkowała swój samochód. Kiedy policjant wszedł do pomieszczenia garażowego, w samochodzie osobowym ujawnił zwłoki trzech osób. Była to 37-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 28 i 39 lat. Wszyscy to mieszkańcy Bolesławca. W chwili obecnej wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, bierzemy różne wersje pod uwagę. Zlecone przez prokuraturę rejonową w Bolesławcu sekcje zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu trzech osób. Ze wstępnych ustaleń wykluczono udział osób trzecich. No i przyczyny bierzemy oczywiście różne możliwości pod uwagę, między innymi, że te osoby zatruły się spalinami samochodu.